Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym i ostatnim w tym letnim semestrze seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przecherska-Marchwińska i jestem analityczką DLab UW. Nasze spotkania organizowane są w ramach programu Inicjatywa Doskonałości i Uczelnia Badawcza i wraz z zaproszonymi gośćmi spotykamy się tutaj regularnie oraz przyglądamy tematom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Partnerem merytorycznym naszego projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś gościmy mojego delabowego kolegę Pawła Zalewskiego, który jest również doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą kapitałowi cyfrowemu. I to właśnie o kapitale cyfrowym będziemy dzisiaj rozmawiać. Paweł przedstawi nam wyniki swoich badań, w ramach których prowadzi wywiady z młodymi dorosłymi i próbuje zrozumieć, w jakich celach wykorzystują oni technologię oraz jakie są konsekwencje podejmowanych przez nich strategii. Do tej rozmowy tradycyjnie zaprosiliśmy teoretyków i praktyków, a dzisiaj mamy przyjemność gościć pana profesora Mikołaja Lewickiego, adiunkta na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którego obszar zainteresowań wchodzą m.in. socjologia gospodarcza, socjologia ekonomii, teorie i badania komunikacji czy socjologia czasu oraz pana Kamila Śliwowskiego, który jest trenerem kompetencji cyfrowych i jest związany m.in. z takimi organizacjami jak Panoptykon czy Szkoła z Klasą, a także blogiem Sektora 3.0. Kamil Śliwowski tworzy również newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji. My tradycyjnie zachęcamy do tego, żeby włączyć się do naszej dyskusji o kapitale cyfrowym i zajrzeć też na naszą stronę, gdzie można znaleźć dotychczasowe nasze spotkania, nasze nagrania i dyskusje na różne tematy związane właśnie z cyfryzacją i kreatywnym wykorzystaniem danych. Mnie nie pozostaje już nic innego, jak przekazać głos Pawłowi Zalewskiemu i zachęcić Państwa do udziału w naszej dyskusji. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość wystąpienia. Tak naprawdę chciałem zacząć dzisiaj od takiego wstępu mówiącego trochę więcej o samej rozprawie doktorskiej, bo to, co dzisiaj będę prezentował, to jest tak naprawdę jeden jakiś wycinek tego problemu, który podejmuję w swojej rozprawie. Zastanawiam się nad tym, czym kapitał cyfrowy jest, czym może potencjalnie być, w jaki sposób się go wykorzystuje, szczególnie wśród młodych dorosłych, i to jest grupa docelowa, którą się zajmuję w doktoracie. Nie bez przyczyny ten akurat wycinek chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, poddać pod jakąś refleksję, ponieważ mam poczucie, że akurat ten wątek akumulowania kapitału cyfrowego nie został jeszcze w literaturze dobrze zbadany, i szczególnie wśród młodych dorosłych właściwie został ruszony w bardzo nielicznych publikacjach. Chciałbym też powiedzieć od razu, że ten projekt badawczy, czy to, co dzisiaj zaprezentuję, ma charakter roboczy, to znaczy są to jakieś wstępne wyniki, wstępne wnioski z pierwszej części badań, które przeprowadzam do rozprawy doktorskiej. No i mam nadzieję też na owocną dyskusję i na może jakąś inspirację do dalszej pracy nad doktoratem. Przechodząc przez ten plan prezentacji, chciałbym najpierw zacząć od takiej konceptualizacji tego kapitału cyfrowego, bo kilka koncepcji w literaturze na ten temat już się pojawiło, więc chciałbym pokrótce powiedzieć, jak one wyglądają, jakie są teraz ogólne trendy w literaturze. No i przejść też przez takie dwie składowe kapitału cyfrowego, które moim zdaniem szczególnie się w literaturze pojawiają, to znaczy akumulacja i konwersja kapitału cyfrowego. I to są, to jest ogólna konceptualizacja, która towarzyszy większości badań w tym zakresie. Natomiast druga część prezentacji będzie poświęcona już stricte wstępnym wnioskom z mojego badania. Jeżeli chodzi o różne koncepcje kapitału cyfrowego, no to możemy tak naprawdę powiedzieć, że o kapitale
takim technologicznym, niekoniecznie jeszcze cyfrowym, ale technologicznym, mówi się w literaturze mniej więcej od około 2003 roku. Natomiast w ostatnich latach dopiero mamy jakiś taki wybuch koncepcji kapitału nazywanego kapitałem cyfrowym. No i wobec tego wybuch różnych koncepcji, które próbują wytłumaczyć, czym kapitał cyfrowy może być i jak potencjalnie można by go rozumieć. Taką, można by powiedzieć, najbardziej popularną koncepcją obecnie jest koncepcja niejakiego Ragnedy i niejakiej Ruju, którzy definiują kapitał cyfrowy jako swego rodzaju kapitał pomostowy. I mówią o tym, że ten kapitał pomostowy to jest taki kapitał, który stanowi ogniwo pomiędzy akumulacją i dostępnością technologii oraz pomiędzy kompetencjami cyfrowymi i ich wykorzystaniem. I mówią o takiej konwersji na zasadzie podwójnej pętli, to znaczy widzą to ogniwo pomiędzy akumulacją i dostępnością, a kompetencjami i wykorzystaniem jako taką, można by powiedzieć, ósemkę tworzącą podwójną pętlę, która gdzieś się zazębia ze sobą. Ta koncepcja jest chyba główna, tak jak mówię, najpopularniejsza, natomiast mniej popularne koncepcje też się pojawiają, przykładowo Mary Salleh i McConnell mówiły o tym, że kapitał cyfrowy to tak naprawdę bardziej proces jakiejś aktywności w świecie cyfrowym, który wykorzystuje zasoby offline. No i ostatnia koncepcja Calderona Gomeza, który sugeruje, że kapitał cyfrowy to tak naprawdę podforma kapitału kulturowego, która dotyczy technologii cyfrowych i współczesnej kultury cybernetycznej. To, co łączy te koncepcje kapitału cyfrowego w literaturze, to pojęcie kapitału cyfrowego jako kapitału pomostowego, czyli kapitału, który łączy jakieś części ze sobą. No więc ten kapitał cyfrowy jako kapitał pomostowy stanowi taki właśnie pomost pomiędzy dostępem do technologii, kompetencjami cyfrowymi i kontekstem społecznym, a korzyściami, uzyskiwaniem przewagi i innymi rodzajami kapitału, o których pisał Pierre Bourdieu. No i ta koncepcja kapitału pomostowego to jest coś, co ja też uznaję za, można powiedzieć, sensowne. Znaczy w mojej konceptualizacji, w moim odczuciu kapitał cyfrowy może być traktowany jako kapitał pomostowy. Natomiast w większości tych koncepcji, o których powiedziałem wcześniej, nie pojawia się za bardzo ten kontekst społeczny. Dużo jest mowy o dostępności, o dostępie do technologii, bardzo dużo jest mowy o kompetencjach cyfrowych, mniej jest mowy o tym, w jaki sposób ten kapitał cyfrowy jest wykorzystywany w kontekście społecznym. I moja próba skonceptualizowania kapitału cyfrowego wyglądałaby właśnie w ten sposób. To znaczy polegałaby na włączeniu z jednej strony materialnego dostępu do technologii cyfrowej, z drugiej strony umiejętności potrzebnych do skutecznego wykorzystywania tej technologii, ale z trzeciej strony doważając ten kontekst społeczny, czyli to skuteczne wykorzystywanie w sferze prywatnej, publicznej, zawodowej w celu akumulowania bogactwa i pozycji społecznej. Dlaczego taka definicja? Ona się trochę odnosi też do koncepcji samego Bourdieu, przynajmniej do tego, tak jak ja czytam koncepcję Bourdieu. Bourdieu pisze, że kapitał to zakumulowana praca w jej zmaterializowanej formie lub w formie takiej stosowanej czy też ucieleśnionej. Przekładając to na polski, kapitał jest źródłem osiągania przewagi społecznej. Ale Bourdieu jednocześnie tym cytatem sugeruje, że możemy mieć do czynienia z dwiema kluczowymi składowymi kapitału. Znaczy z jednej strony zakumulowana praca zmaterializowana, a z drugiej strony zakumulowana praca w formie ucieleśnionej. Forma ucieleśniona, możemy mówić w tym przypadku, jak mi się wydaje, o akumulacji kapitału, w tym o akumulacji kapitału cyfrowego. Natomiast forma zmaterializowana, możemy mówić o konwersji kapitału cyfrowego. No i myśląc trochę o akumulacji kapitału cyfrowego, pierwsze pytanie badawcze, które sobie zadaję w tym wycinku doktoratu, dotyczy tego, w jaki sposób zachodzi taka akumulacja. Biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałem wcześniej, że chciałbym też włączyć do badania ten kontekst społeczny, nie skupiając się tylko na dostępności technologii i umiejętnościach cyfrowych, ale też na tym, w jaki sposób to otoczenie społeczne wpływa na uczenie się korzystania z technologii, biorę pod uwagę biografię, taką historię życia. Widzę akumulację jako ten element historii życia i element jakiegoś doświadczenia z technologią. No i też z badań wynika wyraźnie, że
w akumulacji kapitału cyfrowego jakąś rolę, większą czy mniejszą, odgrywa socjalizacja technologiczna. Badania, które są do tej pory dostępne, sugerują, że dzięki badaniom nad socjalizacją technologiczną można śledzić akumulację kapitału cyfrowego i z drugiej strony, że ta socjalizacja technologiczna u osób pochodzących z różnych środowisk może mieć różny charakter. I w związku z tym możemy mówić też o różnicach klasowych w akumulowaniu kapitału cyfrowego. Słowem, nie istnieje jeden wzorzec akumulacji, tak samo jak nie istnieje jeden wzorzec socjalizacyjny. Możemy więc domniemywać, że akumulacja kapitału cyfrowego będzie różna w zależności od tego, jaka jest trajektoria taka społeczna czy edukacyjno-zawodowa danej jednostki. To są hipotezy, z którymi Państwa zostawię na chwilę i przejdę do konwersji kapitału cyfrowego. Do akumulacji wrócę za chwilę. Konwersja kapitału cyfrowego to jest znowu ten element zmaterializowany kapitału. No i w tej części pracy się zastanawiam nad tym, w jaki sposób materializuje się kapitał cyfrowy albo jak jest wykorzystywany do osiągania przewagi społecznej. No i trochę nawiązując znowu do koncepcji kapitału cyfrowego jako kapitału pomostowego, kapitał cyfrowy może być takim łącznikiem, pomostem pomiędzy różnymi rodzajami kapitału. Bourdieu mówił o trzech klasycznych kapitałach, to znaczy o kapitale ekonomicznym, kulturowym i społecznym. No i inspirując się trochę tekstem Nila Selwyna z 2004 roku, myślę sobie, że ta konwersja kapitału cyfrowego może przebiegać, jeżeli myślimy o tym łączniku w postaci kapitału cyfrowego, jako no właśnie pewnym połączeniu kapitałów burdiańskich, jak to się mówi, czyli tych klasycznych kapitałów ekonomicznego, kulturowego i społecznego, które przez kapitał cyfrowy są, można powiedzieć, przekonwertowane na korzyści, które wynikają z korzystania z technologii. No ale tak naprawdę wychodząc poza tego Selwyna, bo Selwyn sugerował, że kapitał cyfrowy to jest jakiś podkapitał kapitału ekonomicznego, kapitału kulturowego i kapitału społecznego. Tutaj wychodzę trochę poza Selwyna, mówiąc, że jednostka może wykorzystywać tam kapitał cyfrowy do osiągania jakichś wymiernych korzyści. No i teraz przechodząc już trochę do metodologii badania, na którego podstawie będę prezentował dalsze wyniki badań. Do tej pory udało mi się przeprowadzić 15 wywiadów indywidualnych z młodymi dorosłymi w wieku 23-29 lat. No i można by się zastanowić, dlaczego akurat ta próba, dlaczego akurat ta kohorta, dlaczego ta grupa społeczna i dlaczego w tym, a nie innym wieku. Oczywiście to jest jasne, że młodzi dorośli i młodzi ludzie generalnie korzystają z technologii praktycznie codziennie i praktycznie cały czas. I w danych Eurostatu, i w danych CBOS-u, i we wszystkich innych danych statystycznych też jasno wynika, że młodzi ludzie, szczególnie ci poniżej 30 roku życia, korzystają z technologii właściwie w 100% powszechnie, codziennie i bardzo intensywnie. Ale jednocześnie nie cała ta grupa może pokazywać na swoim własnym przykładzie, w jaki sposób wykorzystywany jest kapitał cyfrowy. Stąd potrzebne było ograniczenie tej grupy wiekowej do takiej grupy, która z jednej strony pamięta jakieś swoje doświadczenia w procesie socjalizacyjnym, a z drugiej strony ma już jakieś pierwsze albo nawet kolejne doświadczenia zawodowe za sobą, może też mówić o swoich pierwszych sukcesach albo porażkach, no bo pamiętając o konceptualizacji kapitału cyfrowego, o kapitale cyfrowym możemy mówić wtedy, kiedy mamy zarówno dostęp do technologii, jak i kompetencje cyfrowe, ale też przejawy jakiegoś wykorzystywania technologii cyfrowej do tego, żeby jakoś polepszyć swoją sytuację społeczną. No więc dlatego młodzi dorośli w wieku 23-29 lat. W tym kontekście też chciałbym powiedzieć trochę o metodzie, którą wykorzystuję, bo nie są to typowe wywiady indywidualne, a są to wywiady biograficzne, a nawet metoda wywiadów biograficznych, która nazywa się Biographic Narrative Interpretive Method, w skrócie BNIM, i raczej o BNIM-ie będę mówił w dalszej części.
Dlaczego ta metoda została przeze mnie zaproponowana i dlaczego została przeze mnie użyta? Przede wszystkim dlatego, że potrzeba było takiego ustrukturyzowanego protokołu badawczego. Metody biograficzne mają to do siebie, że są dość swobodne, w tym sensie, że często brakuje im jakichś takich ram prowadzenia wywiadu, który nie przypominałby jakiejś mniej czy bardziej ustrukturyzowanej rozmowy. Natomiast ja miałem poczucie, że jeżeli chcę pokazać z jednej strony akumulowanie kapitału cyfrowego, a z drugiej strony jego wykorzystanie, to potrzebuję czegoś, co jest bardziej ustrukturyzowane. Stąd BNIM oferuje właśnie taki protokół. Ten protokół podzielony jest standardowo na trzy części. No i Tom Wengraf, który jest autorem tej metody, mówi, że te trzy sesje, które powinny następować jedna po drugiej po sobie, powinny być generalnie realizowane jako oddzielne spotkania. W moim przypadku było to tylko jedno spotkanie podzielone na trzy oddzielne segmenty. Dlaczego tak było? Bo te trzy oddzielne segmenty pozwalały, szczególnie w rozmowie z młodym dorosłym, w dość szybki sposób przejść pomiędzy doświadczeniami wygenerowanymi w sesji pierwszej, do sesji drugiej, do sesji trzeciej. Sesja pierwsza to jest taka sesja generatywna, to znaczy w tej części badacz się raczej nie wypowiada, tylko prosi osobę badaną, żeby opowiedziała historię swojego życia. Ja dodawałem swoim osobom badanym, że proszę ich o opowiedzenie historii swojego życia w kontekście wykorzystywania technologii, nowych technologii albo technologii cyfrowych. I zapisywałem sobie te rzeczy, o których osoby badane powiedziały gdzieś w notatkach, po to, żeby wrócić do nich w części drugiej, takiej dopytującej, której dopytuję językiem osoby badanej o to, o co powiedziała w części pierwszej. Natomiast trzecia część jest już bardziej eksploracyjna i w gruncie rzeczy w tej części zadaję pytania, które zostały przeze mnie wcześniej przygotowane, a o których osoba badana nie pokryła w części pierwszej albo w części drugiej. Więc tak ustrukturyzowany wywiad biograficzny wykorzystałem do tego, żeby jakoś z jednej strony próbować zidentyfikować wzory znaczeniowe w narracjach tych młodych dorosłych, szczególnie w kontekście ich socjalizacji technologicznej i przejawów akumulacji tego kapitału cyfrowego, a z drugiej strony chciałem zobaczyć, w jaki sposób opowieści o tych doświadczeniach życiowych młodych dorosłych odpowiadają takiemu dyskursowi społeczno-kulturowemu, który dotyczy takiej powszechności cyfrowej i tego, że wszyscy powinniśmy posiadać jakieś kompetencje cyfrowe. No i przechodząc już do wniosków, zastanawiając się nad tym, jak przebiega akumulacja kapitału cyfrowego, w narracjach respondentów można wyodrębnić takie dwa rodzaje kapitału cyfrowych. Z jednej strony jest to odziedziczony kapitał cyfrowy, a z drugiej strony jest to nabyty kapitał cyfrowy. No i jak moglibyśmy się domyśleć, nabyty kapitał cyfrowy to jest coś takiego, czy to jest taki rodzaj kapitału cyfrowego, który jest zakumulowany bez udziału systemu rodzinnego, no i może być powiązany na przykład z procesem nauczania, tak? W tym przypadku może to być na przykład uczenie się korzystania z prostego programu, takim jak jest na przykład Word albo Excel, ale to może być też na przykład nauka kodowania. Więc to jest taki kapitał, który możemy określić mianem procesu uczenia się, chociaż nie jeden do jednego. Natomiast ten drugi rodzaj kapitału cyfrowego, czyli ten odziedziczony kapitał cyfrowy, to jest taki kapitał zwykle powiązany z jakimś systemem rodzinnym i z zasobami, które są oferowane przez ten system rodzinny. Tutaj można podać na przykład pewność siebie przy korzystaniu z technologii cyfrowych. To jest jasne, że młodsze pokolenia mają taką pewność siebie trochę wdrukowaną w porównaniu do starszych pokoleń, natomiast też widać różnice w tym, w jaki sposób osoby badane podchodzą do technologii cyfrowych, zależnie od tego, z jakiej pozycji społecznej wychodzą. Natomiast też ten kapitał cyfrowy jest odziedziczony, dlatego że czerpie z zasobów oferowanych przez rodzinę. Więc można powiedzieć, że akumulacja kapitału cyfrowego trochę polega na tej historii życia i na doświadczeniach z technologią, ale możemy też powiedzieć, że z jednej strony jednostka może odbić się od tego odziedziczonego kapitału cyfrowego do tego, żeby w lepszy, łatwiejszy, bardziej efektywny sposób nabywać później kapitał cyfrowy.
Myśląc i idąc trochę dalej, wyniki te wstępne sugerują, że osoby badane o niższej pozycji społeczno-ekonomicznej mają znacznie mniej możliwości do korzystania z technologii cyfrowych i korzystają z tych technologii cyfrowych głównie w celach rekreacyjnych. Ja w ramach wywiadu proszę osoby badane, żeby mi opowiedziały, jak wygląda ich standardowy dzień w kontekście korzystania z technologii. No i jak Państwo się możecie domyślać, te wypowiedzi są bardzo interesujące i bardzo ciekawe. No i chciałbym zaproponować takie porównanie pomiędzy dwójką respondentów, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Jedna osoba to jest mężczyzna 26-letni, który ma za sobą edukację zawodową i pracuje w gastronomii. Natomiast druga osoba to jest 24-letnia kobieta, która posiada wykształcenie wyższe i pracuje w IT albo w data science. Sama określa się tymi dwoma pojęciami. Chciałbym zwrócić uwagę najpierw na to korzystanie głównie w celach rekreacyjnych, bo jeżeli porównamy sobie w tej tabelce od początku do końca, jak wygląda korzystanie z technologii pomiędzy tymi dwiema osobami, no to zauważymy oczywiście, że mamy pewne elementy wspólne, to znaczy obie te osoby korzystają z Facebooka, z Twittera lub z innych aplikacji, które pozwalają na łączenie się z innymi ludźmi z social mediów. Ale widzimy wyraźnie, że u tego mężczyzny, który pracuje w gastronomii, te różnego rodzaju aplikacje social mediowe albo aplikacje, które służą głównie do rekreacji, czyli aplikacje muzyczne, TikTok, YouTube, Instagram, że one się gdzieś tutaj pojawiają znacznie częściej i nie pojawiają się w jego narracji, przynajmniej nie pojawiały się w takim kontekście wyciągnięcia czegoś więcej dla siebie oprócz po prostu odpoczynku od dnia codziennego. Podczas gdy u kobiety, która pracuje w IT i posiada wykształcenie wyższe, widzimy wyraźnie, że u niej pojawiają się oczywiście social media, ale nie tylko, bo pojawiają się też takie rzeczy jak podcasty, takie rzeczy jak gubienie się na Wikipedii, aplikacje do uczenia się języków obcych, o których ona sama mówi, że to są jakieś możliwości, które oferuje jej technologia cyfrowa, które sprawiają, że ona może się jakoś rozwinąć jako jednostka, jako pracownik, albo po prostu nie tylko odpocząć, ale też zrobić coś dla siebie dodatkowo pożytecznego. Więc ta różnica w narracjach pomiędzy tymi dwiema osobami była bardzo widoczna. A z drugiej strony widać też, że te dwie osoby mają różne możliwości do korzystania z technologii, bo już nawet nie chodzi o to, że korzystają z różnych aplikacji, ale proszę zobaczyć szczególnie na ten wiersz, który określa, co te osoby robią w pracy. No oczywiście kobieta, która pracuje w IT, ma do czynienia z szeregiem aplikacji, z szeregiem programów przez 8 godzin tej pracy, których nie tylko wykorzystuje swoje kompetencje cyfrowe, które ma wysokie, ale też może się ciągle uczyć nowych rzeczy. Znaczy w jej opowieści to było wyraźne i jasne, że jeżeli korzysta z jakichś programów do kodowania, aplikacji do wizualizacji danych, to nie tylko wykorzystuje kompetencje, które już posiada, ale też uczy się czegoś nowego za każdym razem. Z drugiej strony natomiast mamy tego mężczyznę, który pracuje w gastronomii, no i on siłą rzeczy pracuje fizycznie. On sam określa, że nie korzysta z technologii cyfrowych w pracy, chyba że liczyć sprzęty kuchenne, ale to bardziej w kontekście automatyzacji pracy, aniżeli w korzystaniu z technologii cyfrowych. No więc widzimy, że w porównaniu tych dwóch osób mężczyzna, który ma, można powiedzieć, niższą pozycję społeczną, ekonomiczną, no nie posiada mniej tych możliwości korzystania z technologii cyfrowych i korzysta z niej głównie w celach rekreacyjnych w porównaniu do tej drugiej osoby. Poza tym innym wnioskiem z dotychczasowych badań jest to, że młodzi ludzie z wyższym wykształceniem są bardziej świadomi, w jaki sposób ich umiejętności cyfrowe przekładają się na pozyskiwanie pracy. No i tutaj jest cytat, który wydaje się ścianą tekstu, ale tak na dobrą sprawę, to jest odpowiedź na pytanie, które ja zadaję w trakcie wywiadu, bo proszę osoby badane o to, żeby przeprowadziły taki eksperyment myślowy pod tytułem: w jaki sposób poszukujesz pracy, albo w jaki sposób poszukiwałbyś pracy, gdybyś akurat tego potrzebował albo potrzebowała. No i te odpowiedzi oczywiście mają też różny charakter, ale pokazują pewną ciekawą zależność. Tutaj mamy wypowiedź 24-letniej kobiety, znowu z wykształceniem wyższym, ta akurat pracuje w analityce biznesowej. No i ona opowiada o tym, w jaki sposób korzysta z technologii cyfrowych, no i mówi, że wskazuje na kilka strategii. Stawia sobie jakieś cele poszukiwania pracy,
musi od początku wiedzieć, na jakie stanowisko chce aplikować, w jakim obszarze chciałaby poszukiwać. Potem mówi o tym, że wykorzystałaby LinkedIna, nie tylko do, żeby sprawdzić, czy jacyś headhunterzy nie napisali do niej wcześniej, ale też sprawdzałaby na LinkedInie, czy ma aktualne informacje o swoim dotychczasowym doświadczeniu, czy są jakieś interesujące oferty pracy na LinkedInie dla niej. Poza tym poprawiłaby CV nie tylko ogólnie, ale też według wymagań z ogłoszeń, które udałoby się je znaleźć. Mówiła też o tym, że pozyskiwałaby informacje o standardach wynagrodzeń na danym stanowisku. Pojawia się tutaj jakoś serwis Glassdoor. I też te wszystkie strategie pokazują, że w gruncie rzeczy ta osoba, która posiada wyższe wykształcenie, jest bardzo świadoma, w jaki sposób to, jak się pozycjonuje w przestrzeni publicznej, to, w jaki sposób zbuduje swoje CV, będzie miało ewentualnie wpływ na to, jak, w jaki sposób, czy pozyska pracę, czy to pozyskiwanie pracy będzie efektywne i czy to poszukiwanie pracy też będzie bardziej efektywne. Skontrastować tę strategię można z wypowiedzią znowu tego samego mężczyzny, o którym była mowa wcześniej, który pracuje w gastronomii, który z kolei niespecjalnie widzi związek pomiędzy swoimi umiejętnościami cyfrowymi a pozyskiwaniem pracy. Dlaczego? No on w tej sytuacji, jak został zapytany o to, w jaki sposób pozyskiwałby, w jaki sposób szukałby pracy, w jaki sposób pozyskałby pracę, mówi trochę ogólniej. Szukałby na ogólnych serwisach ogłoszeniowych. Mówi, że pracuj.pl to nie jest w jego obszarze zainteresowania, w obszarze pracy dobra platforma, ale na przykład Gumtree i OLX są bardzo popularne, pomimo że to są bardzo ogólne serwisy ogłoszeniowe. Poza tym mówi, że przyjąłby strategię szukania pracy zależnie od miejsca zamieszkania. No i nie wspomina nic o poprawianiu CV pod kątem wymagań z ogłoszenia. Chociaż mówi jednocześnie, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to składanie gdziekolwiek CV. Więc wie już, że jeżeli chciałby szukać pracy, to szukałby w obszarze zawodowym, który jest dla niego po prostu dogodny. Ale jeżeli porównamy tę wypowiedź z wcześniejszą wypowiedzią, zobaczymy wyraźnie, że te osoby, które posiadają wyższe wykształcenie, to można by domniemywać, że które posiadają wyższy status społeczno-ekonomiczny, no widzą jakiś związek pomiędzy tym, w jaki sposób poszukują pracy, jak to robią, jak wykorzystują swoje umiejętności cyfrowe do tego, a efektywnym pozyskiwaniem pracy. Natomiast osoby bez wykształcenia wyższego, biorąc za przykład tego konkretnego mężczyznę, mogą nie widzieć tego związku pomiędzy kompetencjami a pozyskiwaniem pracy. Więc spróbując jakoś podsumować te wstępne wyniki, mam poczucie, że one pokazują, że proces akumulacji kapitału cyfrowego może być związany z tymi trajektoriami edukacyjnymi i zawodowymi, które obejmują napięcia pomiędzy czynnikami strukturalnymi, w teorii Bourdieu nazywałoby się to pole, a indywidualnymi zdolnościami, czyli habitusem, no i pozyskiwanym oczywiście kapitałem cyfrowym. Mimo że uczestnicy rozmawiają o swoim indywidualnym doświadczeniu życiowym i osiągnięciach, ich narracje są zwykle związane z różnymi systemami lub instytucjami, rodziną, przyjaciółmi, społecznościami internetowymi, szkołami czy doświadczeniami zawodowymi. No i najlepiej widać to oczywiście na przykładzie tej akumulacji tych dwóch rodzajów kapitałów, o których mówiłem. Mamy ten dziedziczony kapitał cyfrowy, który jest uzyskiwany zwykle przez pozycję społeczną w rodzinie, przez zasoby systemu rodzinnego, a z drugiej strony nabyty kapitał cyfrowy, który jest no właśnie nabywany za pomocą innych środków niż więzi rodzinne, chociaż też możliwe, że przez inne instytucje, czy to społeczności internetowe, czy to szkoła, czy doświadczenia zawodowe, czy może też przyjaciół. I oba te rodzaje kapitału cyfrowego obejmują generalnie ten proces akumulacji, który dotyczy wartości, nawyków, postaw i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych. To są wstępne wnioski, wstępne wyniki mojego badania, natomiast myślę, że mogą one posłużyć jako wstęp do naszej dalszej dyskusji. Bardzo Państwu dziękuję za możliwość wystąpienia. Chętnie odpowiem na dalsze pytania i ewentualnie na komentarze. My też Ci dziękujemy za tę prezentację i tradycyjnie już chciałam poprosić o komentarz naszych gości i chciałabym, żebyśmy zaczęli od komentarza i uwag profesora Lewickiego. Ja zacznę nieco humorystycznie. Rozumiem, że organizatorzy założyli pewien podział pracy.
stereotypowo to potraktuję, czy ja jestem ten naukowiec dyrychab, który jest od teorii, a Kamil Śliwowski jest być może też dyrychab, ale występuje jako ekspert od praktyki i tego, który jako ten, który uczy kompetencji i tak dalej, i tak dalej. Przyjmę na siebie tę nudną rolę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, może z zestawienia wyjdzie coś ciekawego. Ale ja chciałam tylko, panie profesorze, dodać, że organizatorzy nie zakładali, że to jest nudna rola. Tak wyszło. Jakby powiedział Bourdieu, no właśnie na tym polega cały interes ze strukturą. Nikt nie chce, a jednak wszystko wychodzi po staremu. No dobrze, teraz już poważnie. I moje uwagi będą, znaczy moje refleksje właściwie będą dotyczyły trzech pól. Pierwszy będzie dotyczyło problematyzacji. To znaczy zastanawiam się, do czego to pojęcie kapitału cyfrowego ma służyć, jaki jest jego kontekst. Drugie będzie dotyczyło tego, co ja wiem na temat tego, w jaki sposób pojęcie kapitału funkcjonuje i jak w związku z tym pojęcie kapitału cyfrowego można by rozumieć. Odwołam się tutaj też do tych koncepcji, które udało mi się poznać. Przyznam się, że nie jestem specjalistą od tego pojęcia, nie robiłem szerokiej eksploracji, na pewno prezentujący Paweł Zalewski ma lepszą wiedzę na temat całego pola pojęciowego. Ja odwołam się do takiego pojęcia, które i koncepcji, która mi się wydaje bardzo ciekawa i ona idzie nieco w innym kierunku niż to, co zostało przedstawione. Jest dobrym kontrapunktem. No i trzeci element to byłby taki bardziej dotyczący tego, jak to, co powiem, co to będę przyrządzał o teorii, jakie ma implikacje praktyczne dla badania i dlatego, jak rozumiemy kompetencje cyfrowe, kapitał cyfrowy. Więc jeśli chodzi o to pierwsze, to bym powiedział, zacząłbym od takiego prostego stwierdzenia. Właściwie dla mnie, kiedy ja się spotykałem z pojęciem kapitału w kontekście technologii cyfrowej, no to od początku chodziło o to takie pytanie, czy kapitał pod wpływem używania technologii zmienia swoją formę i pozwala zniwelować różnice społeczne, nierówności. Trzeba pamiętać, że to pojęcie kapitału w gruncie rzeczy odnosi się przede wszystkim i pozwalało uchwycić Bourdieu, jeśli tutaj przede wszystkim odwołujemy się do jego koncepcji, jak rozumiem, ona tu jest w tle, przede wszystkim pozwalało i zostało jakby wprowadzone jako odpowiedź na badanie nierówności społecznej. Pojęcie kapitału kulturowego było tu kluczowe, no bo ono pozwoliło pokazać Bourdieu, że bez względu na kapitał ekonomiczny nierówności mogą się reprodukować. Tak w skrócie można by powiedzieć. Albo że to kapitał kulturowy pozwala na uzyskanie kapitału ekonomicznego, konwersję itd. No i w prezentacji pana Pawła, ja rozumiem, że to jest prezentacja, która była skupiona na samym pojęciu, więc też będę o tym pamiętał. Niemniej zabrakło mi tego, no bo w gruncie rzeczy ja rozumiem, że później w samej opowieści o badaniach, w samej prezentacji badań to gdzieś prześwietla, to znaczy ta grupa młodzi dorośli, którzy szukają pracy, którzy zaczynają karierę albo są w takim momencie przełomowym, kiedy im się już trochę otworzyło pola, w sensie mają jakieś kompetencje zawodowe, czy też to, co się nazywa na rynku pracy kompetencjami zawodowymi oraz jakieś doświadczenie i zastanawiają się, co z tym zrobić, żeby pójść dalej, wyżej itd. itd. No i rzeczywiście w tym kontekście używania technologii cyfrowej, właściwie także w kontekście polskim, od razu padało takie pytanie, czy te internety, to one pomagają zniwelować różnice społeczne, na przykład w wykształceniu, na przykład w zasobności, wynagrodzeniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Warto pamiętać o tym kontekście i zastanowić się, w co się chce wpisać. To znaczy, czy chce się wpisać w tę dyskusję o nierównościach, czy w coś innego. Ja też od razu podam bardzo dobry przykład tego, jak w którym momencie właśnie to pojęcie dla mnie na przykład zagrało w dyskusji o tym używaniu technologii cyfrowych. Przed badaniami Mirosława Filiciaka, Katarzyny Wierowiec i przepraszam, trzeciego autora zapomniałem, zaraz sobie przypomnę,
badano kompetencje cyfrowe. I badano je w ten sposób, że pytano się ludzi o sposób korzystania z internetu oraz sprawdzano używanie. To były takie klasyczne badania, które w terminologii rynkowej nazywają się uses and attitudes. I na tej podstawie sprawdzano, na ile no właśnie używanie internetu przekłada się na uzyskiwanie różnych zasobów, przy czym te zasoby były przede wszystkim diagnozowane deklaratywnie, względnie poprzez takie twarde dane, z których się próbowało wyciągnąć coś, czyli jeśli ktoś siedział na portalach dotyczących pracy, no to wynikało, że używa internetu do pracy, jak siedział na portalach rozrywkowych, to znaczy, że przeputał swój czas i go marnował itd. No to podejście oczywiście miało swoje ograniczenie, tak jak każde podejście, które nie idzie właśnie zgodnie z filozofią czy z tą perspektywą biurbiezjańską, która mówi o dwóch rzeczach. Mówi po pierwsze o tym, że nie tyle posiadanie czegoś jest ważne, ale używanie tego, podobnie jak nie sama praktyka per se, tylko no właśnie cały kontekst jej używania. Dlaczego to jest ważne? No, dlatego, że po prostu pozwala zobaczyć, że w gruncie rzeczy pojęcie kapitału nie definiuje zasobu. To nie jest zasób, to nie jest coś, co mamy, czym rozporządzamy, tylko to jest potencjał. Teraz, jeśli odniesiemy to do tego, co powiedział pan Paweł Zaleski, to mam z tym kłopot, dlatego że mam wrażenie, że pojęcie cyfrowego kapitału pomostowego, czy pojęcie pomostowości nie jest dla mnie jasne. W pojęciu kapitału moim zdaniem już istnieje potencjał zamiany. Oczywiście są reguły konwersji, ale one nie biorą się, nie są znikąd. No i teraz, jeśli to jest obietnica, jeśli to jest potencjał, jeśli kapitał jest potencjałem, no to jasne jest, że on jest jakoś związany z tym behawiorem. Bourdieu, kiedy wprowadzał typy kapitału społecznego, no to chodziło o to, żeby pokazać, że on się jakoś tam różnicuje w różnych wymiarach analitycznych, no ale właśnie one też są związane z jakimiś praktykami społecznymi. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli badamy kapitał, nie możemy bazować wyłącznie na indywidualnych kompetencjach i tym, co słyszymy od ludzi. To jest pojęcie, które odwołuje nas do relacji społecznych i tego, jak one są budowane. Znowu, żeby teraz pokazać, jak to by pracowało w tym badaniu, w tej analizie, którą przedstawił Paweł Zalewski. Kiedy Paweł Zalewski mówił, porównywał te dwie osoby, respondentkę i respondenta, mówił o tym, że respondent używa internetu w celach rekreacyjnych, do rozrywki. No i teraz ja sobie wyobrażam, że na poziomie rzeczywiście deklaratywnym, to może wyglądać tak, że jedna z tych osób spróbuje wykorzystać internet do czegoś, co generuje zasób ekonomiczny, czyli buduje kapitał ekonomiczny, zdobywanie pracy, znajdywanie ofert itd., itd. A ta osoba, która deklaruje rekreację, no to nie wydaje się, żeby czegoś budowała. No tymczasem, po pierwsze, można powiedzieć, że mam różne sposoby wykorzystywania tej rekreacji, znaczy inaczej różne sposoby praktyki związane z rekreacją. Jedną z praktyk związanych z rekreacją jest posługiwanie się symbolami, a te posługiwanie się symbolami to nic innego jak właśnie jeden z sposobów kontekstów dla pojęcia kapitału kulturowego, o który chodzi w Bourdieu. A więc chodzi tutaj o to, że kapitał kulturowy powstaje przez operacje na znaczeniach, przez uczenie się abstrakcyjnego myślenia i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten kapitał ucieleśniony, o który chodziło w Bourdieu. I w związku z tym można się zapytać, czy te osoby, które spędzają czas na rekreacji w internetach, rzeczywiście ten trwonią, tak, ten zasób, czy też ten czas, który jest na to. A po drugie przyszła mi do głowy druga kwestia. Rekreacja często odbywa się w jakichś relacjach, w jakimś towarzystwie. A więc znowu przechodząc do języka Bourdieu, może generować kapitał społeczny. Teraz, jeśli będziemy badać tylko
jednostkę. Nie będziemy próbowali uchwycić tych relacji i sieci rozumianej społecznie, a nie tylko technologicznie, to ten wymiar praktyk może nam umykać. Ograniczamy się de facto do badania kompetencji, do tego, co ludzie nam wypowiadają i co wypowiadają świadomie bądź nieświadomie. Oczywiście nas przeważnie interesuje to, co nieświadomie, informacje, które dostajemy nieświadomie. By the way, dzięki naszemu kluczowi teoretycznemu, ale chciałem podkreślić, że ta kwestia relacyjności w pojęciu kapitału jest ważna, no bo przecież to pojęcie też odwołuje do użytego zresztą przez pana Pawła pojęcia pola i stawek, czyli że to jest wizja, w której kapitał jest dobrem rzadkim, on jest jakoś społecznie dystrybuowany, on służy do tego, żeby walczyć o. I trzeba pamiętać, że teoria Bourdieu jest teorią agoniczną, jest teorią, w której ludzie współzawodniczą, rywalizują o zasoby. Te zasoby nie są wcale materialne, tylko właśnie są często symboliczne. Stąd pojęcie kapitału symbolicznego, które jest takim jakby bardzo ważnym nadkapitałem, czy pojęciem, które zawiera w sobie inne rodzaje kapitału. Bez wchodzenia w szczegóły, chodzi mi o to, że trzeba po prostu brać pod uwagę więcej z teorii Bourdieu niż tylko pojęcie kapitału. Ona nie funkcjonuje samodzielnie, jeśli się decyduje na pojęcie kapitału. Wedle Bourdieu to muszę coś zrobić z dziedzictwem. Wspomniałem już o badaniach Growiec i Filiciaka. One mi się wydają, i Growiec, i Filiciaka, i przepraszam bardzo, nie pamiętam trzeciego autora, za chwilę sobie sprawdzę to. One były dlatego ważne, że one po pierwsze używały teorii Bourdieu, właśnie Paweł Mazurek oczywiście, używały teorii Bourdieu, łącząc ją z teorią Amartya Sena o tak zwanej capabilities approach, czy podejściem umiejętnościowym, w którym też zwracano uwagę na takie proste, na coś, co pokaże bardzo dobrze ilustrację używaną często przez autorów tego raportu. No, można znać się na internetach, a można mieć wokół siebie osobę, która zna się na internetach. I taki przykład, którego ilustracja, której używali badacze wówczas, była taka, że no, mechanik samochodowy sam może kupować części na Allegro albo mieć w swoim zespole młodego zawodnika, który umie w internety i który będzie kupował części, a mechanik będzie tylko mówił jakie i będzie podejmował decyzje. Natomiast całe przeczesywanie internetu i to wszystko będzie w rękach jakiejś osoby, która jest w tym bardziej biegła. Autorzy tego raportu mówili o zapośredniczonym korzystaniu z internetu i starali się go zbadać, bo w gruncie rzeczy sproblematyzowali oni to, że to korzystanie z internetu, z technologii cyfrowych, mówiąc bardziej abstrakcyjnie, no nie odbywa się właśnie w tej prizmie społecznej, czyli zarówno w sieci mamy sieć relacji, która może w różny sposób pracować, może wytwarzać praktyki albo wkomponowywać nas w pewne praktyki, jak i między online a offline mogą istnieć relacje, które no funkcjonują tak, jak to zresztą pisał pan Paweł Zalewski, w takim lupie. Ten lup trzeba śledzić. Wydaje mi się, że nie da się go śledzić wyłącznie poprzez badanie opinii, narracji użytkowników. Więc to jest dla mnie główne pytanie, które bym skierował do autora. Czy rzeczywiście da się badać kapitały, kapitał cyfrowy wyłącznie poprzez deklaracje i narracje respondentów, czy tych, którzy tego kapitału się posługują. Ja tutaj mam jeszcze oczywiście pytanie a propos tego kontekstu burgiańskiego czy burgiańskiego. No jeśli kapitał, jeśli pole, no to gdzie klasy? I to jest też pytanie o metodę badawczą, to znaczy czy do rekrutacji respondentów do doboru próby była jakoś używana, czy była używana teoria klas, jeśli tak, to jak ona została skonceptualizowana. Jednym słowem, czy ten kontekst klasowy, zróżnicowania klasowego był uwzględniony.
No i przejdę tutaj od tego pojęciowego zatrzymania się na Bourdieu już do ostatniej kwestii, mianowicie tego, jak ja widziałem, w jakich ja użyciach widziałem to pojęcie kapitału. Bardzo ciekawych, które tutaj też jeszcze mocniej podbijają takie wyzwanie teoretyczne, które, bez którego moim zdaniem współcześnie trudno jest też dyskutować, używając pojęcia kapitału w odniesieniu do cyfrowości, mianowicie aspekt materialny i zapośredniczeniowy, czyli to, że pan Bourdieu właśnie nie problematyzował medium zapośredniczeń, które są między ludźmi. Jego interesowało to, co się dzieje między ludźmi, nie bardzo widział zapośredniczenia medium. Technologie cyfrowe. No i w związku z tym umknęło mu to, co na przykład wspaniale podejmuje Marion Fourcade i tworzy pojęcie Überkapital. Bardzo zgrabnie, moim zdaniem jedno jest to z ładniejszych określeń, jakie znam, bo ono nawiązuje do trzech pojęć Über. Oczywiście Über od Ubera, czyli pewnych technologii, które wkomponowują, pozwalają kapitalizować różnego typu działalność po obu stronach. Podażowej i popytowej, czy też właściciela technologii, platformy i tego, kto z niej korzysta, zarówno jako tego, który jest klientem, jak i tym, który jest oferentem. Proszę zobaczyć, że mamy już trójkąt. Wtedy nam ta relacja w ogóle się bardzo komplikuje, jeśli chodzi o generowanie zasobów. Tak? Kto tutaj ma jaki kapitał? No i o to chodziło między innymi Fourcade i tutaj przechodzę do tego drugiego pojęcia Uber, jako czegoś, co jest jak Übermensch mówi i mówi, że w gruncie rzeczy chodzi o to, że używanie technologii cyfrowej tworzy zapis. Ten zapis jest algorytmizowany. Zapis, czyli bazy danych, które są algorytmizowane i które za nas niejako bezwiednie tworzą możliwości, wytwarzają za nas niejako ścieżki, potencjały, które my wykorzystujemy. Znowu, żeby nie być abstrakcyjnym, posłużę się anegdotą. Rozmawiam z operatorką telefonii komórkowej, no i ona mi przedstawia ofertę, mówi mi tam stawkę, dajmy na to 249 zł, mówi, no dobra, to teraz przechodzimy już tam do wypełniania formularza, bierze ode mnie danych i mówię, sekundę, przepraszam bardzo, niestety ta oferta dla pana nie będzie 249, tylko 597. Tak. Na początku się zdziwiłem, a potem pomyślałem, no tak, oczywiście, użyła scoringu kredytowego, czy też scoringu, który był zawarty w systemie, czy też kliknęła i wyskoczyło jej. No i właśnie, ten scoring jest bardzo dobrym przykładem, którego używa Fourcade do tego, żeby pokazać, że scoringi kredytowe, w ogóle scoringowanie jest właśnie takim zapisem, który będzie definiował to, co będzie dla nas dostępne, co nie. A więc kapitał nie jest czymś, co jest wyłącznie we mnie, tym, co robię, ale też tym, co jest zapisem czegoś, co ja już robiłem, albo zapisem takich jak ja. Więc to pojęcie w związku z tym no, mocno nas konfrontuje z tą kwestią technologii, jak my ją rozumiemy, jak ją w tym analitycznym aparacie, który wykorzystujemy, sproblematyzujemy. A więc moje trzy pytania do pana Pawła Zaryskiego. Pierwsze, metodę, klasowość i Bourdieu. Drugie, o ten szerszy kontekst, czy tutaj chodzi o to, żeby nierówności uchwycić. I trzeci, co z technologiami, czyli jakoś bierzemy pod uwagę, czy zostajemy przy tym pojęciu przede wszystkim bazującym na jednostce i tym, co ona wypowiada, czy jakieś znaczenie używa. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dziękujemy za ten komentarz i teraz zgodnie z obietnicą i scenariuszem spojrzymy na problem od strony praktycznej i tę perspektywę pokaże nam nasz dzisiejszy gość Kamil Śliwowski, a potem przejdziemy już do dyskusji i to już będzie taka część, gdzie ja głos oddam Pawłowi, który będzie odpowiadał na te pytania, wyjaśniał i komentował to, co do tej pory usłyszeliśmy. Dzięki za zaproszenie i dzięki za prezentację. Teraz komentarz, bo szczerze mówiąc, to mi też
trochę rozjaśniło też może nie moje wątpliwości co do prezentacji, co badania, co takie próby właśnie połączenia tego, co odrobinę wiem o tym, zwłaszcza z perspektywy kapitału kulturowego, z tym, jak patrzę na co dzień w praktyce, jak w jaki sposób uczymy i rozwijamy ludzi zdobywać kompetencje cyfrowe. I w ogóle bardzo mi się podoba, że od początku rozmawiamy jednak w takiej oczywistości tego, że większość obietnicy od lat jest taka, że sfera cyfrowa ma wyrównywać nierówności. Trochę tego jest bardzo rzadko podważane. Zwłaszcza jak myślimy sobie, że nie, inwestycje w edukację, inwestycje w dostęp do jakichś kursów, do szkoleń, aktualnie do sprzętu w szkole, bo teraz inwestujemy akurat w tym roku w laptopy, a w innych latach w podręczniki, a w innych, nie wiem, latach czy w innych państwach to mogą być dostępy na przykład do platform e-learningowych albo do czegoś jeszcze, albo do tutorów, tutorek, to że takie działania mają wyłącznie działać na rzecz niwelowania nierówności. Ale potem jak się jednak trochę zejdzie niżej i zobaczy, w jaki sposób te zasoby są dystrybuowane i jak są wykorzystywane, to bardzo widać, zwłaszcza z mojej perspektywy, a mam to szczęście, że mogę pracować też czasem i lubię czasem wrócić i pracować bezpośrednio z dzieciakami, z nauczycielami i z nauczycielkami, żeby zobaczyć trochę, jak w praktyce pewne rzeczy wychodzą, to nagle bardzo widać, jak dużo zależy od zwłaszcza tej części dziedziczonej kapitału kulturowego i jak dużo zwłaszcza tego, co tutaj mamy, dyskutujemy w kontekście cyfrowym, bardzo dużo zależy po prostu od podejścia do edukacji. I taki krótki przykład, który bardzo świetnie chyba ilustruje ten Uber Capital przed chwilą wspomniany. To jest weekendowe, a co prawda darmowe, zajęcie z nauki programowania dla dzieci, na które są zaproszeni rodzice z dziećmi. No i możemy wtedy od razu zaobserwować pierwszą rzecz, kto na takie zajęcia przychodzi i w jaki sposób na takich zajęciach rodzice, po pierwsze, co oczekują od takich zajęć, skąd się o takich zajęciach dowiedzieli, i jak podchodzą do tego, jakich dzieci będą się uczyć. I momentalnie widać, jak na przykład osoby, które już albo mają wysokie kompetencje cyfrowe, co wręcz radykalnie bardziej, na przykład są z branży IT, mają do swoich kilkuletnich dzieci zupełnie inne podejście, oczekiwania i nastawienie to i czego powinny się na takich zajęciach uczyć, na przykład, że powinny uczyć się czegoś praktycznego, a nie tylko bawić, a dla wielu osób zajęcia z nauki programowania dla 6-7-latka są formą dobrej, atrakcyjnej zabawy. Już jest ogromna dysproporcja tutaj w samym takim podejściu i oczekiwaniu, co z takich zajęć powinni wyciągnąć. Ale druga rzecz, że jak się zapytaliśmy, czy pytaliśmy w ogóle skąd się biorą na takich zajęciach, no to większość z nich niestety już trafiała poprzez sprofilowanie. Czyli na przykład reklamy profilowane takich zajęć trafiają znacznie bardziej do osób, które są profilowane jako potencjalnie zainteresowane nauką swoich dzieci, nauką programowania. I nagle wpadamy właśnie w to, że jakby ten Uber z perspektywy też klienta i oferenta, on się zaczyna robić coraz bardziej sprofilowany i nagle te dzieci są też profilowane z takiej perspektywy, po co są profilowane i jak są profilowani ich rodzice. Czyli ten scoring zaczyna być bardzo szybko aplikowany do nich, nawet jeżeli nie są online. Oni nie klikają w tą reklamę na Instagramie, ale ich rodzice widzą reklamę na Instagramie, która jest nie reklamą pobaw się w weekend w sposób kreatywny, tylko jest na przykład reklamą, która jest naucz się projektować gry i to już zaczyna być język i komunikat do osób, które widzą swoje dzieci jako produkty zawodowe za kilka lat. Więc dlatego bardzo czuję to takie połączenie, zwłaszcza z kapitałem dziedziczonym, który jest dla może młodszych osób korzystających z sieci mniej odczuwalny, ale jest bardzo związany z tym, co już będący online 10, 15, 20 lat rodzice w jaki sposób korzystają z sieci, jakie kompetencje cyfrowe mają. I myślę, że też bardzo mocno wzmacnia to ta nisza pracy w IT. Znaczy tam ta dysproporcja jest ogromna i jest błyskawiczna. Więc to mi się ten Uber Capital bardzo tutaj z taką sytuacją skojarzył. I też dorzuciłbym w tym, że niestety jest to też genderowe, to znaczy w większości, znacznie częściej na takich zajęciach, jak to obserwowaliśmy, to byli mężczyźni i ojcowie, którzy tak postrzegali swoje dzieci i to też do nich trafiały tego typu sprofilowane reklamy i też tak postrzegali konieczność zdobycia przez ich dzieci kompetencji cyfrowych. Czy dla nich kompetencje cyfrowe były faktycznie elementem jakiegoś kapitału, który chcą rozwinąć albo przekazać, bo dzięki temu dobrze zarabiają, więc też postrzegają, że ich dzieci dzięki temu osiągną sukces, będą lepiej zarabiać. I to można było czuć. Zresztą takie tweakowanie reklam też dawało różne właśnie efekty, jakby do kogo dotrzemy, czy przyjdą mamy, rodzice, dziadkowie, czy po prostu właśnie
ojcowie z dziećmi, którzy chcą się uczyć i że nie oni, tylko chcą uczyć swoje dzieci szybciej niż w szkole, wydobyć kompetencje cyfrowe, bo to jest dla nich faktycznie kapitał. Tak to myślę, w takim, przepraszam za mojego psa, który chyba się zgadza, mam nadzieję, albo nie, nie wiem. To jest jedna rzecz a propos, a druga, która przychodzi mi do głowy, która nie chyba pojawiła się w samej prezentacji i badaniach, ale przyszło mi do głowy, jak przeglądałem to wcześniej i to też może trochę związane z też profilowaniem, to jest w jaki sposób częścią, to jest bardziej pytanie niż jakaś teza, umiejętności uczenia się w sieci, korzystania z kursów, korzystania z oferty edukacyjnej też jest bardzo często zróżnicowana i też jest powiązana z innymi formami kapitału. I tutaj na przykład ja z wiekiem coraz mniej wierzę w to, że to, że mamy dostęp do darmowych kursów czy bardzo tanich, jest równe pomiędzy ludźmi. No nie jest zdecydowanie. I też taki bardzo prosty przykład, już teraz międzynarodowy bardziej niż polski, to jest, powiedzmy, mamy jakąś branżę, gdzie dokonuje się transformacja zawodowa i w tej branży można pracować zdalnie, weźmy sobie po prostu zielone kompetencje, transformacja energetyczna, której uczymy się w dużej mierze i większość ludzi będzie się i uczy jej poza uczelniami, bo jeżeli chodzi o inżynierów, inżynierki, tylko powiedzmy jakieś podstawowe kompetencje, w większości trzeba to zdobyć online, bo jest to dynamicznie zmieniająca się branża. I dysproporcje na przykład między takimi dostępem do takiej wiedzy, umiejętności są widoczne pomiędzy krajami, bo język wpływa na dostęp do tego, do ilu rzeczy mamy dostęp wiedzowo i kompetencyjnie, angielski dominujący. A druga rzecz, o czym się bardzo rzadko mówi, to nie jest tylko kwestia bariery językowej, ale czasem też takich barier czysto technologicznych. Jest bardzo ciekawy argument, nie wiem na ile osób w Europie są tego świadome, ale większość narzędzi związanych z OpenAI i z czatem GPT i z narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji nie jest dostępne w wielu krajach azjatyckich, ponieważ są od razu zablokowane. To już na przykład powoduje dysproporcje, kto się takich narzędzi może nauczyć i kto w nich może zdobywać kompetencje. Te osoby, które już są, mają do tego dostęp, to jest jedno, ale dwa, że jeszcze te, które mają do tego dostęp po prostu technologiczny. I to też wpływa na różnice i nierówności w takim kapitale już pomiędzy wręcz całymi krajami. Więc wydaje mi się, że o ile mam taką trudność jeszcze z uchwyceniem dosłownie czym byłby kapitał cyfrowy w porównaniu z innymi formami kapitału, to widzę bardzo wiele kierunków, w którym chociażby takie badanie mogłoby eksplorować. Bardzo wiele form nierówności, które się tworzą na bazie wyłącznie dostępu do wiedzy i do kompetencji i sposobów, w jaki je zdobywamy. Łatwości, jak właśnie łatwości chociażby kiedy jest to dziedziczone, czy trudności, kiedy jest to nie jest to dziedziczone i jeszcze jest na przykład obwarowane kulturowo czy krajowo geolokalizacyjnie, bo to też się zdarza. Mamy ten komfort życia w Europie, że prawie nic nam nie jest odbierane i wszystko mamy dostępne, ale nie jest to wcale oczywiste. Więc zastanawiam się, na ile też coś takiego mogło być objęte i dostrzeżone w takich badaniach. To są dwie rzeczy, które przyszły mi do głowy i bardzo, bardzo mocno wzmacniam wątek tego kapitału cyfrowego, postrzeganego z perspektywy tego, jak jesteśmy profilowani, bo to się wydaje być takim kierunkiem, który może mieć ogromne, ogromne znaczenie. I mi bardzo właśnie na przykład na sercu leży to, że nie jest dostrzegane to, że profilowanie dzieci i młodzieży odbywa się nie tylko jak oni, one są postrzegane, jak korzystają z mediów społecznościowych, ale jak ich rodzice. Czyli jak na przykład scoring za 5 lat jest scoringiem rodziców czy opiekunów nade mną, a nie tylko moim. Może moje działanie na TikToku nie będzie aż tak bardzo znaczące, ale będzie znaczące jakby jak bardzo jest oceniane ich inwestycje we mnie, czasie, czyli na przykład czy inwestowali, czy dali mi dostęp do tutora online, czy do korepetycji, czy ile oglądałem treści edukacyjnych na YouTubie versus treści rozrywkowych. Jeżeli możemy to śledzić, a możemy to śledzić, to niestety to jest element taki, który będzie jakoś na pewno oceniany i wykorzystywany w ocenianiu nas. A jeżeli będzie, no to wtedy zaczyna się pojawić pytanie, na ile będziemy tego chcieli kształtować i kto może go kształtować tak samo. Tutaj korepetycje są ciekawym też myślę, że przykładem. W Polsce korepetycje to jest ogromna, nie wiem, z głowy sobie nie przypomnę, ale jest naprawdę ogromny, ogromny biznes. No i korepetycje w tym momencie odbywają się albo płatnie, albo bezpłatnie. I teraz ta ogromna różnica, kto korzysta z korepetycji online versus korepetycje na żywo. Jest to pewnie dotyczy to głównie kapitału kulturowego i edukacyjnego.
ale równocześnie też jest związane z tym cyfrowym, bo mogę chociażby to ocenić, spojrzeć. Korzystaliśmy głównie z korepetycji na YouTubie darmowych. Co to oznacza, co to mówi o takiej osobie versus osoba, która ma dostęp do indywidualnego tutora i na przykład korzysta może online, ale z lekcji na żywo, które są opłacone na Skype'ie czy na jakimś innym komunikatorze. I znów kolejna różnica. I to chyba jest taki mój ostatni komentarz, że wydaje się, że najciekawsze i najtrudniejsze jest to, że tak wiele rzeczy możemy śledzić. To jest ciekawe do badań, ale też przerażające z perspektywy oceny w ogóle jednostki, takiej bardzo, bardzo intensywnej oceny jednostki kulturowo, edukacyjnie, kompetencyjnie. I to chyba coś, co mnie bardzo interesuje. I ostatnia rzecz, jeszcze mi przyszło do głowy, patrzę w swoje notatki chaotyczne. Nie wiem, czy padło, rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak się chwilę mieliśmy okazję zgadać, to jest kwestia wizerunku w sieci. I to jest rzecz, która zupełnie nie widziałem tego w badaniu, ale wydaje mi się też bardzo ciekawa, na ile częścią kapitału cyfrowego może być też to, w jaki sposób i jak wcześniej zaczynamy swój wizerunek kształtować. Jest to też na dwa sposoby. Jeden to jest właśnie ten przez rodziców, czyli prezentacja dzieci w sieci, ale też drugi to jest nasz, czyli na przykład my pewnie tutaj mamy znacznie bogatszy kapitał cyfrowy z takiej perspektywy obecności w sieci od X lat, budowania swoich mediów społecznościowych z jakąś chociaż minimalną strategią. Ja na przykład czuję, że mam dosyć duży kapitał, bo od parunastu lat prowadzę stronę, której nawet nie aktualizuję, ale na przykład ona cały czas powoduje, że ktoś do mnie wraca ze zleceniami. To jest dla mnie taką małą, drobną rzeczą, ale to faktycznie jest zbudowany lata temu kapitał, który polega na tym, że po prostu płacę za domenę i to nadal działa. Więc też na ile na przykład właśnie świadomie ktoś takie rzeczy kumuluje, zostawia, buduje to strategicznie, a już najciekawszy sposób, kiedy na przykład robi to nie tylko dla siebie, ale też dla swoich dzieci. I też taki kapitał pewnie za paręnaście lat będzie bardzo ciekawy. Czyli na przykład kto jak długo ma swoją obecność pod kontrolą, większą kontrolą w sieci, obecność w postaci wizerunku, jakiegoś ustrukturyzowanej obecności w social mediach, stron, domen, kontroli nad tym, jak nazwisko jest optymalizowane pod wyszukiwarkę. Czy już takie naprawdę bardzo drobne techniczne rzeczy, które też to wszystko gdzieś budują. Więc to też byłoby ciekawe, taka eksploracja na ten temat. Chodzi mi do głowy też jakiś czas temu jeden z moich szefów, Amerykanin, który bardzo silnie uważa, że to, że właśnie na przykład ma stronę od 90 któregoś roku, jest dla niego bardzo, bardzo istotne z takiej perspektywy na przykład powiązań z osobami, które go znały już wtedy i odwiedzały tą stronę i budował mu jakąś sieć społecznościową od tamtych lat. Mimo, że to jest oczywiście super niszowa rzecz, ona popularna strona internetowa, ale dla niego jest to ogromna wartość i związana emocjonalnie, ale też właśnie związana z tym, że na przykład może pokazać, co robił w czasach jeszcze przed mediami społecznościowymi. Coś, co większości z nami jeszcze nie przychodzi do głowy, bo możemy być za młodzi na to, ale dla osoby, która na przykład robi taką karierę, nie wiem, MBA zrobiła w latach 90. przedinternetowo i w miarę szybko na przykład może pokazać coś, co zrobił biznesowo w latach 90. ma duże znaczenie. Więc też taka ciekawostka i na przykład teraz ta osoba się zastanawia, jak to unowocześnić i zoptymalizować pod 2023 rok, a z drugiej strony wygląda tak piękne muzeum, ja bym to zostawił dokładnie tak, jak to pokazał z 98 roku. Więc tak trochę chaotycznych komentarzy, ale chyba najbardziej mnie interesowało w tej prezentacji to, jak wiele ona nowych ścieżek mi otwiera i jak wiele rzeczy można byłoby badać i w ogóle pokazywać z takiej perspektywy, co jest różnymi formami kapitału, które budujemy czysto cyfrowo, ale które właśnie nie są tylko tymi, które możemy nabyć, ale też takimi, które zaczynamy dziedziczyć, dlatego że to pokolenie aktualnie rodziców już z jakimiś kompetencjami cyfrowymi robi to dla swoich dzieci. I to zaczyna być bardzo ciekawy obszar. Kamilu, ja Ci bardzo dziękuję za ten komentarz i chciałam do tej naszej dyskusji, którą za chwilę rozpoczniemy, dodać jeszcze jeden wątek, o którym w sumie myślałam już podczas prezentacji Pawła i podczas komentarzy. Czy to jest tak, że my cały czas mówimy o korzystaniu z technologii, o tym, jak te technologie wykorzystujemy i jak te sposoby korzystania z technologii są dziedziczone, wpływają na nasz kapitał, na nasze możliwości i na rynku pracy i budowania relacji i tak dalej, ale czy ty, Paweł, jako badacz bierzesz też pod uwagę wątek niekorzystania z technologii właśnie, że to uczenie się
łapania takiego dystansu do technologii, łapania oddechu od niej, możliwości skupienia się na tym, co z technologią nie jest związane, czy to jest też element tego kapitału kulturowego, o którym my mówimy, no bo przecież trudno się oszukiwać, że korzystanie z technologii do celów rozrywkowych i tych nierozrywkowych wpływa jakoś na nasze możliwości poznawcze. Także chciałabym, żebyśmy ten wątek też włączyli do dyskusji, jeżeli to możliwe, i oddaję Ci głos. Zaraz dostanę zadyszki chyba od jakby ilości wątków, które zostały tutaj poruszone. Próbowałem sobie je spisywać i mam nadzieję, że je wszystkie spisałem. I mam poczucie, że jakbym miał odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które tutaj padły, i poruszyć te wszystkie wątki, to musiałbym powiedzieć historię mojego życia. Mam na to na pewno za mało czasu. Ale myślę, że zacznę, złączę sobie kilka pytań w taki pakiet, bo właściwie pytanie o to, czy chcę się wpisywać tym badaniem i jakby dyskusją o koncepcie kapitału cyfrowego w dyskusję o nierównościach, łączy się tak naprawdę też z tym, o czym Kamil powiedział, to znaczy z tą taką wszechobecną obietnicą, że ta ucyfrowienie pomoże nam w końcu wyrównać nierówności społeczne. I generalnie jest tak, że koncepcja kapitału cyfrowego w literaturze w ostatnich latach bardzo silnie wychodzi z całej literatury dotyczącej tak zwanego digital divide, czyli luki cyfrowej. I właściwie głównie mówi się o kapitale cyfrowym w kontekście nierówności cyfrowych, które, jak mówi pojęcie digital divide, tak naprawdę reprodukuje obecne już nierówności cyfrowe. Znaczy jest naprawdę już dekada badań na ten temat, które mówią wyraźnie, że jakieś kompetencje cyfrowe, czy tak zwane digital skills, reprodukują to, co już wcześniej wiemy. Znaczy, jeżeli osoba ma mniejszy kapitał ekonomiczny, niższy kapitał kulturowy, to będzie miała niższy kapitał cyfrowy, będzie miała niższe kompetencje cyfrowe. No i wobec tego kuszącym jest oczywiście próba wpisania się w tę dyskusję trochę na pograniczu nauki, a trochę na pograniczu praktyki o nierównościach cyfrowych. I przez długi czas ja myślałem, że właściwie do tego dążę i że to jest mój problem badawczy. Natomiast ostatnie wydarzenia sprawiły, że zacząłem się zastanawiać, czy można wyjść poza tę literaturę, czy można wyjść poza ten kontekst, nie mówiąc tylko o nierównościach i próbie i podjęciu próby rozwiązania tego problemu, jak sprawić, żeby nierówności cyfrowe i przez to różne inne nierówności były niższe i czy ten kapitał cyfrowy nam pozwala to zrobić, albo przynajmniej zrozumieć, jak one się pojawiają i gdzie są te momenty, w których możemy powiedzieć stop i jakoś zatrzymać ten proces rozwarstwiania się. Natomiast w tej prezentacji i na razie w mojej głowie jakoś koncepcyjnie mam poczucie, że zastanowienie się nad tym, jak przebiega ta akumulacja kapitału cyfrowego, jest trochę ciekawsza. I jeszcze nadal, tak jak wspominałem gdzieś na początku prezentacji, jeszcze nie jest do końca zbadana. Bo wiemy już trochę o tym, czym różnią się konkretne klasy czy warstwy społeczne też w kontekście kapitału cyfrowego. Znaczy badania nad kapitałem cyfrowym głównie nie są jakościowe, a ilościowe. Głównie polegają na ankietach i na próbie zrozumienia, w jaki sposób różne osoby z różnych warstw społecznych różnie odpowiadają w ankiecie. Natomiast ja chciałbym pójść trochę głębiej, znaczy próbować przynajmniej wejść w tę praktykę i zastanowić się nad tym, w jaki sposób kapitał cyfrowy jest akumulowany, ale w tym sensie, w jaki sposób nie tylko jest wykorzystywany, ale w jaki sposób przede wszystkim tak środowiskowo on jest użyty i w jaki sposób jest, można powiedzieć, gdzieś wytwarzany w różnych kontekstach społecznych. I ten cel mi przyświeca od początku myślenia nad tematem doktoratu i od początku stworzenia tych badań i zrobienia tych badań. No i to mnie sprowadza do tego pytania, czy da się badać kapitał cyfrowy tymi badaniami narracyjnymi, biograficznymi, które ja tu pokazałem. Znaczy ja bym stał nadal na stanowisku, że da się to zrobić, to znaczy
Ja wierzę, że tak jest i wiem, co mówi Bourdieu, to znaczy wiem, że on mówi o praktyce i że ta praktyka nie do końca oznacza tylko i wyłącznie deklarację. Ja mam poczucie, że badania biograficzne, szczególnie w metodzie, którą ja stosuję w tym BNIM-ie, że one pozwalają powiedzieć coś więcej nie tylko z perspektywy samej deklaracji. Bo jedna rzecz to są narracje, o których ja tu mówiłem dużo, bo one się wysuwają na pierwszy plan, no szczególnie jak się analizuje wstępnie wyniki badań. Natomiast sama opowieść o biografii i sama taka ścieżka życiowa, która zostaje zarysowana w trakcie tego badania, mam poczucie, że pokazuje znacznie więcej i nie tylko deklaratywnych danych, ale też pokazuje trochę danych takich nie do końca uświadomionych. I mam, w związku z tym mam poczucie, że z jednej strony te takie dane deklaratywne jestem w stanie objąć materiałem z metody BNIM, ale z drugiej strony metoda BNIM to jest też protokół badawczy, który nakazuje trochę szerzej zastanowienie się, urefleksyjnienie całego procesu badawczego i nakazuje też robienie notatek po każdym wywiadzie po to, żeby zastanowić się nad tym, co w tym wywiadzie było przekazywane, w jaki sposób ta narracja się kształtowała i co było pod tą narracją, to znaczy co pod tymi deklaracjami mówi o tym, skąd osoba pochodzi, w jaki sposób myśli o świecie, jakie są jej postawy. I czy to, co mówi, możemy brać za pewnik. Więc nadal czuję, że kapitał cyfrowy i sposób jego akumulacji jest jak najbardziej do uchwycenia tą metodą. I odpowiadając dalej na to pytanie metodologiczne, czy dobór uwzględnia klasy, tak, nie mówiłem o doborze, ponieważ na tym wstępnym etapie jeszcze ten dobór nie jest idealnie skalibrowany. Natomiast biorę pod uwagę, oczywiście dobór jest celowy, natomiast przy tym doborze celowym biorę pod uwagę różne kryteria. No i takim głównym kryterium jest status społeczno-ekonomiczny, który ja rozumiem zarówno jako wykształcenie, ale też jako dochód na rękę, dochód netto, co też próbowałem tutaj pokazywać. No i oczywiście obszar zawodowy, który też jest istotny. I z tych trzech, można powiedzieć, że z tych trzech wartości ja staram się dobrać próbę pod takim kątem, żeby ona była mniej więcej równa. To znaczy, żebym mógł mieć zarówno osoby, które mają niski, średni, jak i wysoki status społeczno-ekonomiczny. Póki co ta próba jest przechylona odpowiednio jakby na prawo w stosunku do osób, które mają wysoki kapitał społeczno-ekonomiczny, to znaczy w te 15 osób, z tych 15 osób 10 to są osoby, które ja określam jako osoby o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, a 5 o statusach niższych. No ale to jest work in progress, więc też mam poczucie, że ta próba będzie jakoś doważona. No i chciałem się też podzielić taką refleksją, że ja nie słyszałem o tej koncepcji Uber Capital. To z tego względu, że ja znowu próbowałem wpisać się gdzieś w te koncepcje kapitału cyfrowego, które oscylują wokół pojęcia digital divide. No i znowu ten przegląd literatury, który ja tutaj pokazuję, on gdzieś oscyluje wokół tych pojęć. Natomiast to jest bardzo ciekawa koncepcja. Ja do tej pory myślałem, że jak mówimy o kapitale cyfrowym, to mówimy przede wszystkim o tych jednostkowych, czy mówimy w ogóle o jednostce, o tym, co ona akumuluje. Natomiast ten pomysł z Uber, który się pojawił przy Uber Capital z algorytmizacją, przy tym, że kapitał może być po prostu cyfrowym zapisem takich osób podobnych do mnie, to jest bardzo ciekawa koncepcja, którą przyznam, że muszę po prostu przemyśleć, bo wydaje mi się, że ona może otworzyć po prostu nowy rozdział i to może być ciekawe, żeby tak zbić jedną koncepcję z drugą koncepcją, zobaczyć, co z tego wyniknie, więc bardzo za to dziękuję, panie profesorze. I zastanawiam się, czy jeszcze mam tutaj, jeszcze miałem te pytania, które sobie zapisałem.
A propos łapania oddechu od technologii, czy to nadal jest element kapitału cyfrowego? Wydaje mi się, że tak. To znaczy wydaje mi się, że to trochę podpada pod postawy wobec technologii, które akurat w moim badaniu też silnie wybrzmiewają, chociaż w prezentacji ich nie było. To znaczy mam poczucie, że łapanie oddechu od technologii to jest domena osób uprzywilejowanych i te osoby o wysokim kapitale społeczno-ekonomicznym, które mogą sobie pozwolić na to, żeby łapać oddech od technologii, szczególnie mówią, że ja nie jestem aż taki technologiczny, technologiczna, nie lubię, jak mi tam za dużo notyfikacji wyskakuje na telefonie, a generalnie to robię sobie od czasu do czasu detoks. I tak na tyle, na ile przypominam sobie kontekst, w którym padają te słowa, to one padają zwykle po długiej opowieści o tym, w jaki sposób ta osoba posiada bardzo wysokie kompetencje cyfrowe, ponieważ przez długi czas nie dość, że odebrała świetne wykształcenie, to jeszcze dodatkowo miała możliwość nauczenia się wszystkich, absolutnie wszystkich nowych rozwiązań technologicznych i potem mówi, że no właśnie nie za bardzo lubi te technologie, nie umie w ogóle to taka. Więc to łapanie oddechu od technologii, mam poczucie, że to jest też element kapitału cyfrowego, bo to jest po prostu element jakichś postaw wobec technologii, które się składają po prostu na kapitał cyfrowy, też trochę na habitus. Ja nie wiem, czy ja o wszystkim powiedziałem, ale myślę, że jakbym się jeszcze rozpędził, to pewnie mógłbym z pół godziny, więc może postawię tutaj kropkę i jeszcze dam komuś coś powiedzieć. Super, to ty stawiasz kropkę, ja stawiam jeszcze jeden znak zapytania, ponieważ nasz czas się już powoli kończy, to chciałam, mając gdzieś w tyle głowy, że nasz format kierujemy i do studentów studiów licencjackich, doktoranckich, magisterskich, zapytać wszystkich naszych i panelistę, i wszystkich naszych gości o to, jakie tematy można by jeszcze podjąć związane mniej lub bardziej bezpośrednio właśnie z tym tematem, który zajmuje się Paweł, i gdzie szukać takich inspiracji na to, żeby te nowe prace, nowe badania przygotowywać. Mówię tu nie tylko właściwie o tematach, ale też o metodologiach, czemu warto się przyjrzeć, po co warto sięgnąć. I to pytanie kieruję do pana profesora Lewickiego jako pierwszego, a potem do Kamila Siłowskiego. Ja z chęcią odpowiem, tylko wydaje mi się, że fajnie byłbyśmy zostawić trochę przestrzeni dwóm osobom na komentarz i na ewentualne pytania do pana Pawła, i nie chcę się tutaj kompletnie wcinać, ale jak ja zacznę znowu opowiadać, to się zrobi 25-3 i potem Kamil Siłowski powie przez następne parę minut i będzie mi strasznie mało czasu. Ja proponuję, żeby też może zostawić przestrzeń innym osobom. Mogę 3 minuty opowiedzieć później. Jeśli takie pytania nam się oczywiście pojawią, natomiast póki co na nie czekamy, więc może zróbmy po prostu to podsumowanie. Jeżeli będą dodatkowe pytania, to ja też na pewno je zadam. Na razie się jeszcze nie pojawiły. Okej, dobra, to ja powiem jedną bardzo prostą rzecz. To, co jest chyba tutaj takie ciekawe i dramatyczne, to, że odpowiedź Bourdieu w perspektywie Bourdieu odpowiedź na te kwestie obietnicy ewentualnego technologicznego zniwelowania różnic społecznych jest bezlitosna. To znaczy oczywiście różnice będą się odtwarzały, a technologie jeszcze to pogłębią, jeszcze bardziej to. I w tym, co mówił Kamil Śliwowski, myślę, że to świetnie widać, prawda? To znaczy, że ten kapitał kulturowy nie tylko jest reprodukowany dlatego, że rodzice wysyłają nas na kursy programowania i na robotykę zamiast na piłkę i na do świetlicy, ale też dlatego, że rodzice mają dobry scoring i im się coś pojawia, co jest atrakcyjne w ich środowisku. Więc z tej perspektywy oczywiście można powiedzieć, że ta opowieść jest mocna, ale też jest bardzo przewidywalna. To znaczy tutaj, mówiąc wprost i tak trochę brutalnie, niewiele się dodaje. Raczej się potwierdza to, co już wiemy. Clue polega na tym, żeby albo znaleźć inną perspektywę, która idzie za intuicjami, które nam samym mówią, że jest jednak tak, że ludzie potrafią wykorzystywać technologie cyfrowe do awansu albo do zdobywania zasobów. Myślę, że ta kwestia awansu to jest ważniejsza, bo zdobywanie zasobów to już wiemy,
jeszcze nic nam nie gwarantuje. W sensie teoria Bourdieu, która mówi o strukturze i jako systemie pozycji społecznej, to jest tutaj atrakcyjne. Natomiast jeśli idziemy za tą intuicją, to znaczy, że albo musimy przedefiniować trochę teorię Bourdieu i skupić się na tych momentach, w których widać, że cyfrowość, czyli zapośredniczenia cyfrowe, coś w tych relacjach, które do tej pory widzieliśmy za pomocą tych pojęć Bourdieu, zmienia, no albo też skrytykować Bourdieu i szukać innego języka, który opowie o tych momentach, sytuacjach, kontekstach, w których nawet intuicyjnie interpretujemy rzeczywistość jako nieco bardziej optymistyczną albo taką, która gdzieś tam idzie w kontrze do wyobrazić, można sobie też wyobrazić inny kierunek, czyli że mamy szereg używania pojęcia kompetencji cyfrowych i to używanie kompetencji cyfrowych też można sproblematyzować, właściwie zastanowić się, no tak jak zresztą to robił świetnie Kamil Śliwowski, zastanowić się właściwie do kogo i jaki dyskurs temu towarzyszy. Na pewno jest drugi taki obszar. No właśnie, chyba na tym się zatrzymać. Czy... Ja przepraszam, ale ja nic nie słyszę. To ja powiem coś testowo. Słyszysz mnie? Tak, teraz słyszę. Dobra. Ja nie wiem, czy to jest koniec komentarza, bo ja po prostu w pewnym momencie urwał się głos, więc dziękuję za ten komentarz i Kamil, u Ciebie poproszę o takie słowo podsumowujące, a ostatnie słowo zostawię Pawłowi jako prelegentowi. To ja zaplusuję tutaj wypowiedź doktora Mikołaja Lejskiego z Przydębie, bo bardzo mi przyszło do głowy coś, co mogło być takim zmiksem tych badań. Z innego zupełnie obszaru. Przypomniało mi się badania, które zresztą Fundacja Panoptykon też współprowadziła. To były badania, które próbowano prześledzić, kto jest jak profilowany reklamami politycznymi. I wydaje mi się, że taka interwencja w tym, żeby na przykład zobaczyć, jak jesteśmy profilowani do poziomu takiego indywidualnego komunikatami związanymi ze zdobywaniem kompetencji i być może na przykład badania, które mogłyby to zaburzać, czyli na przykład przyjrzeć się, w jaki sposób osoby, które nie są profilowane w ten sposób, ale mogą dostać dostęp do pewnej oferty zwiększenia swoich kompetencji, mogą zaburzyć to, w jaki sposób zdobywają ten kapitał jakby, i pokazać równocześnie, w jaki sposób, jak silny jest, może być wpływ tego profilowania i scoringu online również na obszar zdobywania kompetencji i możliwości awansu społecznego. Bo to się wydarza i to jest właśnie chociażby eksperymentowanie z tym, w jaki sposób profilowane są reklamy i komunikaty w nich. Ale połączenie właśnie tego bardziej, jak takie było na przykład w tym badaniu na profilowanie pod kątem reklam politycznych przy wyborach, to spojrzenie na taką kategorię faktycznie treści związanych z zdobywaniem kompetencji, ale też treści związanych z awansem zawodowym czy awansem życiowym. To byłoby, myślę, że dosyć ciekawe. Bo ja w środku powiedziałem rzeczywiście na początku, że bardzo mocno widzę tę taką iluzję, która się jest sprzedawana tego, że IT i kompetencje cyfrowe mają niwelować nierówności, a one są bardziej przez to powielane. My w środku mam pewną nadzieję, że są możliwe eksperymenty, które mogą to zaburzyć, więc badania, które by mogły takie rzeczy wykazać, byłyby bardzo, bardzo ciekawe. I jedna rzecz a propos tego, co powiedziałeś, Pawle, to znaczy, że to profilowanie, myślimy o kategorii ludzi podobnych do mnie, to z jednej strony tak, a z drugiej strony jesteśmy już na poziomie, w którym w dużej mierze profilowanie i takie badania mogą być wręcz zindywidualizowane. To znaczy to profilowanie, pomijając kwestię jakby Facebooka, który te dane odebrał nam i już nie mamy aż takich możliwości na przykład w Facebooku, żeby zrobić profilowanie reklam do dziesiątek osób, to było przez pewien czas możliwe i to było fascynujące, kiedy można było zejść do kohorty na Facebooku 10-100 osób mniej więcej i do nich wysłać komunikat profilowany ekstremalnie. To mimo wszystko jakby to są też indywidualne historie, więc myślę, na ile można było wyjść od tego, że profilowanie jest tylko, że jest profilowanie jest osób podobnych do mnie, a z drugiej strony w jakiś sposób ono ma wpływ na indywidualną historię życia. Tak jak powiedziałeś, musiałbyś opowiedzieć całą swoją. Ja też musiałbym zacząć myśleć o całej swojej, żeby prześledzić całą swoją historię cyfrową i tego rozwoju i edukacji.
Więc to takie dwa wątki, które mi mocno przychodzą do głowy i o co bym się pewnie pokusił, że byłoby ciekawe w poszerzaniu badań. Koniec komentarza. Kamilu, ja Ci bardzo dziękuję i Paweł, masz ostatni głos w tej dyskusji jako prelegent i wprowadzający do tematu, także oddaję Ci ten głos. Czuję się zaszczycony i czuję, że jest to zaszczytna funkcja, żeby mieć ostatni głos. Ja mam poczucie, że znaczy przede wszystkim bardzo dziękuję panu profesorowi Kamilowi za trafne pytania, celne uwagi, celne komentarze. Ja sobie to wszystko skrupulatnie zapisuję, bo to też mi się przyda. Mam nadzieję, że osobom, które albo nas słuchały, albo będą nas odsłuchiwać, też się może jakoś przyda. Ja mam poczucie, że jeżeli chodzi o jeszcze dodatkowe obszary, w których można by poruszyć albo kwestię kapitału cyfrowego, albo coś na kanwie naszej dyskusji, to ja bym na przykład z chęcią zobaczył takie badanie, które z jednej strony koncentrowałoby się na wykorzystaniu kapitału cyfrowego, a z drugiej strony wzięło pod uwagę te obietnice wyrównywania nierówności, bo ona też, mam poczucie, się w sferze publicznej pojawia bardzo często. No i ostatnim takim pomysłem na przykład było danie laptopów każdemu uczniowi w szkole podstawowej, zdaje się, że do którejś tam klasy. I zdaje się, że ten pomysł nawet będzie wchodził w życie. No więc jest to idealna okazja, jak już ten pomysł wejdzie w życie, do tego, żeby zrobić taki, nie wiem, taką obywatelską ewaluację tego pomysłu. I to mogłoby być ciekawe, bo mogłoby nam pokazać, czy faktycznie jest tak, że danie każdemu uczniowi laptopa i to tyle sprawia, że nagle te nierówności cyfrowe będą wyrównywane pomiędzy uczniami. Ja raczej podejrzewam, podobnie jak profesor Lewicki, myśląc w kategoriach burdiańskich, że raczej będzie odwrotnie. Ale taka ewaluacja mogłaby być ciekawa, bo ona mogłaby pokazać właśnie na przykładzie dzieci i ich rodziców, w jaki sposób rodzice i dzieci z różnych klas społecznych będą podchodzić w różny sposób do tego darowania laptopa i do wykorzystania tego laptopa. Więc to mi przyszło gdzieś tak na gorąco do głowy jako pomysł na badania, a poza tym myślę, że w ogóle kapitał cyfrowy to jest bardzo też ciekawa i jeszcze dość pojemna kategoria do rozważenia trochę w innym kierunku niż ja idę dla ewentualnych magistrantów albo przyszłych doktorantów czy doktorantek. Też bardzo zachęcam i zachęcam do kontaktu z osobą, gdyby się znalazły takie osoby. Bardzo chętnie też powiem, jaka była historia mojego przecierania szlaków i znajdowania tego konceptu gdzieś w literaturze. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję i Tobie, Pawle, jako pionierowi, który te szlaki przecierał, i naszym gościom, którzy podzielili się z nami tą perspektywą praktyczną i teoretyczną. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć wszystkim dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za ciekawą prezentację. Dołączam się do jeszcze. Ja również. Dzięki i również dobrego wieczoru. Dziękuję, dobrego wieczoru. Dzięki wielkie.